Dzień dobry, ja już nagrywam powitanie drugi raz, ponieważ się za dużo razy przejęzyczyłam w poprzednim. Słuchajcie, wyglądam na mega zmęczoną i jestem zmęczona. Dzisiaj pobudka była o 5 i już dzieci nie zasnęły. Mam tutaj torbę, taką na nasze jednodniowe wypady. Czekam na moją koleżankę, więc najpierw jakieś pogaduszki, a później jedziemy z dzieciakami do Lubina, do parku dinozaurów. Bardzo dużo osób tutaj właśnie w komentarzach polecało mi ten park, no więc jedziemy i Wam pokażemy, jak tam jest. Powiem Wam, że dni mi się w ogóle pomyliły i ja byłam pewna, że Asia będzie jutro. Nie mam ciasta, nie mam nic, ale z drugiej strony to dobrze, że z góry zakładałyśmy wyjazd, więc nie wiem, na lody pójdziemy wszyscy. Niby tylko na kilka godzin, ale wiadomo, jakieś getry na zmianę, po koszulce na zmianę, dla lifci troszkę więcej rzeczy, bo jednak jeszcze często jej się zdarzają jakieś małe wpadki przy jedzeniu. Przygotuję do picia wodę z miętą, z pomarańczą, to zawsze ładnie wygląda, ale też pysznie smakuje. W ogóle woda z owocami, z różnymi. Miętka z balkonu, na skarabka ostatnio cały czas w użyciu. Kawałki pomarańcza. Asia już do mnie przyjechała, nie widać zegara. Cześć. Ale mamy jeszcze chwilę, zanim Livia nie będzie chciała spać, więc mam nadzieję, że zdążysz sobie zrobić paznokcie. Szybka akcja. Szybka akcja. Będzie gotowa. Chyba. Mam nadzieję, że się uda. To działamy z paznokciami. Było tak, że Asia myślała, że ja jej zrobię paznokcie, ale ja się boję, że to będzie po skórkach, więc chyba sobie sama lepiej zrobisz. Chyba, sama jedną rękę, ja jedną ty. Zobaczymy. Dobra, dobra, dobra. Asia tutaj szybko działa. Słuchajcie, ten zestaw możecie kojarzyć, ponieważ już kiedyś Wam pokazywałam. One Step Hybrid od Semilac, czyli manikir w 20 minut. I tutaj mamy bardzo mało rzeczy. W tej buteleczce, Asia teraz ma pędzelek, jest baza, top i kolor, więc to nam właśnie skraca czas. Tutaj mamy oliwkę, to jest pudełeczko właśnie od tego, a tutaj mamy odtłuszczacz. Lampa też była w zestawie, fajna, malutka. W ogóle to jest fajne chyba na wakacje, żeby sobie zabrać w razie W, jak coś się stanie. Do torby na pewno. I mało waży. No. W opisie zostawiam Wam kod rabatowy, który daje minus 25% właśnie na ten zestaw i oczywiście obok napiszę też, do kiedy on jest ważny. Teraz ostatni krok, czyli oliwka. Pokażę Wam z bliska, jaki to był dokładnie kolor. Kokos? Gdzie jest kokos? Tutaj. A, taki wielki? Tak. Jasiu mi ostatnio powiedział, że jemu się marzy, żeby napić się mleczka prosto z kokosa. Jemy zupkę i lecimy. Tak się starałam ponalewać i patrzcie, każdą miseczkę wybrudziłam. Chcesz wychodzić? Pierwszy dinozaur, ale gdzie on ma głowę? Tutaj. Dobra, to Cię wypuszczę. Dobrze? Dobra, wypuszczę. Patrzcie, jakie jaja! Livcia dopiero co się obudziła, więc jeszcze jest chyba niedowierzająca, co ona widzi. I spokojna. Może tam można wejść? Tak, jakieś stopy podbijane. Wow! Chcesz wejść, Livia? Juhu, zaraz znajdziemy. Juhu. Brzuszku. Chowaj brzuszek. Jesteśmy na miejscu i Livii mówiłam, że pojedziemy na plac zabaw. I ona teraz cały czas mówi do nas, szukam juhu, juhu, czyli zawsze jak zjeżdżasz, to mówi juhu. Wow, tutaj też są zwierzęta. Livia mówi, to ptaszek. Byczy ptaszek. Ale duży. Ogromny. Dopiero co zaczęliśmy zwiedzać, a mnie niestety już but obciera, więc całe szczęście, że wzięłam sobie coś na zmianę.
Jasiu, kto to jest? Nie wiesz? Jak to nie wiesz? Ciociu, czy to orzeł? To jest bielik. Bardzo zgadłam, dobrze, rozpoznałam. Tak, drapieżny. Jasiu, to jest największy w Polsce ptak drapieżny. Patrz, jaki on jest ogromny. Dzieci zobaczyły właśnie w oddali plac zabaw i nic tam, orzeł, bieli, kozy. My się zachwycamy. Ale plac zabaw jest najważniejszy. No już idziemy. Jasiu mówi, że mu oczy odpadną, jak zobaczy ten plac zabaw. Ja mam nadzieję, że będzie jakaś kabusia w pobliżu. Tak, albo lody. Lody, no. Chętnie. Chciałbyś zobaczyć bociana z bliska? Ale tak bardzo blisko. Chcesz tam pójść? Tak. Dobra, już idziemy. Pojechało, możemy iść. Na plac zabaw też. Wzięłam wózek i sobie teraz go sama pcham. Widzisz bociany? Patrz, on chyba żabki szuka. Albo jakiegoś robaczka. Chodź. Chyba tam z drugiej strony. Słucham. Co był? Paw? Wow, to też pójdziemy zobaczyć. A lifcie wiecie, co interesuje? To. Co to jest? Jakby ogon rozłożył, ale byłoby. U nas sąsiedzi mają właśnie pawia i zawsze ja się go tylko słyszę, a nigdy go nie widział. Więc teraz mamy okazję. Możesz jechać, czekam. Super! Jasiu, Spidey. Jesteśmy tutaj w tygodniu, więc jest bardzo mało dzieci, ludzi i tak jak widzicie, większość zabawek na placu zabaw jest zupełnie pustych. Jest mnóstwo zwierząt, naprawdę jest bardzo fajnie. Trzeba jednak się nachodzić, żeby spotkać dinozaura, co oczywiście też jest plusem, no bo sobie zaliczamy spacer, więc nie jest to tak, że jedno na drugim 5 minut i koniec, tylko naprawdę trzeba się troszeczkę nachodzić. Ale jest kabusia, są lody, zostawiliśmy to sobie na koniec, żeby dzieci przekupić jakoś, żeby wrócić do auta. Jasiu, zaczekaj, niech lifcia wejdzie. Chcesz wejść na samą górę? Trzymaj się. A widzisz, to jest sprytna babka. Tak. Brawo, Livia. Brawo. O, no idź, idź, dajesz radę. Tylko nie chodź cała, bo znów nie jest to będzie. Livia mówi tylko rączki, ale zobaczymy. Ja też. A to się, że my wszyscy będziemy zaraz mieli finger dinku. Bałam się, że ich nie wyciągnę, ale lody chyba zawsze działają. Ej, bo już się robi. Różowy? Może waniliowe chcesz? Chyba tak. I waniliowe. Janek wybrałaś dla mamy. Proszę. Jak ładnie podziękowałaś. Mogę twojego spróbować? Zawsze też siostrze próbowałam. Chcesz? Który najlepszy? Proszę o werdykt, tak? No, naprawdę. Ja się tak samo mówię. Mamy Janek, mamy co? Takie same? A ja się zgodziłam na lody, myślałam, że to będą jakieś małe, a to jest jedna gałka taka ogromna. Wielka porcja. Ale dzisiaj mamy dzień dziecka przedwczesny. Próbuję zrobić zdjęcie gdzieś z dinozaurem, ale próbujemy. Ale jajeczka robią największą robotę. Jak wy straszycie? Jeszcze w jajku. Ojej, jakie słodziaczki. Jakie słodziaczki tu w jajeczku. A teraz już dinozaury się wykluły. A my otwieramy prezent, słuchajcie, od cioci Asi, który dostaliśmy, a to mieliśmy dostać w grudniu, ale nie widziałyśmy się już dawno. Lifcia mi tu pomaga. O, ostrożnie. Oby nie ubranie. Oby nie ubranie? O, chyba nie. Uwaga. O. Co to?
to coś dla dorosłych dzieci. Zamknijcie oczy. Zamknij, Jasiu, oczy. Livia, zamknij oczy. To są śledziszki. Wow, jakie piękne. Do nowego domu. Śledziszki.